Na dzień dobry, moje kochane koziorożce. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 19 do 25 września 2022 roku. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem, jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, także bardzo proszę szczególnie moich nowych widzów o zapoznanie się z tymi informacjami. I co? Zostawcie łapeczki w górę. Jeżeli macie ochotę, napiszcie komentarz, a jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz i Wam się spodoba, oczywiście zapraszam do subskrypcji. Dobra, lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć? A na co warto uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse i rada. Dobra? I oczywiście karta opiekuńcza dla Was. Karta opiekuńcza. O, dziękuję. Cisza. Cisza. Pozwól odpocząć swojemu umysłowi. W ciszy znajdziesz ukojenie. Pięknie. Dobra, talia dopowiadająca jest i lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Czwórka pentakli. No kochani, czwórka pentakli może mówić o kilku rzeczach. Że w tym tygodniu będziecie mieli potrzebę oszczędzania, tak? Nie wydawania jakichś swoich pieniędzy, oszczędzania być może na jakiś cel, albo ogólnie będziecie chcieli za wszelką cenę ochronić to, co już macie, to, co już zdobyliście, tak? I nie będziecie chcieli właśnie tutaj wydawać, uczestniczyć w niczym i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Ale czwórka pentakli czasami może mówić emocjonalnie o jakimś zamknięciu, o zamknięciu swojego serca na emocje, na nowe znajomości, o osiedzeniu w takiej strefie komfortu, tak? Tak? Co, kochani, może powodować właśnie zamknięcie się właśnie na świat i no, nie eksplorowanie nowych terenów. Mogą jakieś okazje ciekawe przejść Wam koło nosa w związku z tym, że nie chcecie właśnie się otworzyć tutaj na coś nowego, tak? Na eksplorowanie tego świata. Dobra, co miłego się może wydarzyć? Aj, mamy asa pentakli, kochani, czyli faktycznie szansa na jakieś nowe ziarenko zasiane. Może to być jakiś nowy pomysł na biznes, może być nowy projekt, może to być właśnie propozycja nowej pracy, może to być jakaś nowa znajomość, nowy związek, nowa przyjaźń. Dla części z Was as pentakli bardzo często mi mówi o ciąży, więc jeżeli pragniecie być w ciąży, kochani, to jest dobry tydzień, żeby się postarać, bo może coś zaskoczyć, ale zdecydowanie jest to szansa na coś nowego, co pielęgnowane, dbane, zasiane, że tak powiem, wyrośnie, zapuści korzenie i da owoce w przyszłości. Zobaczmy tego asa pentakli. Cesarzowa, kochani, no i królowa buław, pięknie. I co mamy? Głupiec. No kochani, jak nic, ciąża. Dwójka kielichów. Kochani, naprawdę, jeśli pragniecie dziecka, starajcie się w tym tygodniu, bo głupiec, cesarzowa, as pentakli, no dwójka kielichów może coś zaskoczyć. Naprawdę, jeżeli tak, gratuluję, kochani, naprawdę będę się bardzo, bardzo cieszyć. Dajcie mi znać w komentarzu, jakby coś tam zaskoczyło. Może w tym tygodniu jeszcze się nie dowiecie, że zaskoczyło, może w tym tygodniu dopiero wiecie. No... dojdzie do zapłodnienia, tak? Też tak może być i dowiecie się tam za 3 tygodnie, jak okres zacznie się spóźniać. Jak najbardziej tak też może być, kochani. Ale widzę, że zostaje tutaj nowe ziarenko zasiane. Dla części z Was to nowe ziarno zasiane może być w formie właśnie jakiegoś biznesu, kochani. Część z Was może wchodzić w jakąś nową spółkę, bądź z odwagą sięga właśnie po jakiś swój pomysł, tak? To może być po prostu równowaga między yin i yang, tak? Między Waszą męską i żeńską energią. Wchodzicie tutaj w rolę lidera. Stwierdzacie, że koniec właśnie tutaj z jakimiś zmaganiami, trzeba brać sprawy w swoje ręce i z odwagą tutaj otwieracie właśnie jakiś biznes, coś nowego, kochani, co w przyszłości może przerodzić się do rangi imperium, więc bardzo fajna perspektywa na przyszłość. No i moje single, tutaj informacja ewidentnie też dla Was, dla osób, które poszukują miłości, jest szansa na zbudowanie czegoś nowego w tym tygodniu, na zupełnie nową osobę, która wkracza Wasze życie, tylko kochani, też nie możecie właśnie siedzieć w domu, nie możecie być zamknięci, wystroić mi się proszę, wypindrzyć kobitki, wypachnić panowie, wszyscy macie się na bóstwo zrobić i wynocha na miasto, tak? Tam macie szansę naprawdę zwrócić czyjąś uwagę i kochani, może to być początek naprawdę pięknej, pięknej przygody właśnie dla Was. Okej. Na co uważać? Zobaczmy, na co uważać. Paź buław.
Wiecie co, mam wrażenie, że paść buław tutaj może chodzić o jakieś informacje, takie szybkie informacje, które przyjdą w Waszą stronę, że na nie musicie uważać, bo może będą niekompletne, może będą takie nie do końca zgodne z prawdą, ale paść buław mówi mi też o właśnie jakichś nowych inspiracjach, takich, nie wiem czemu, ale... Wiecie co? Pierwsze, co mi przyszło właśnie do głowy i to Wam powiem, że jeżeli w tym tygodniu będziecie próbować jakiegoś nowego sportu, będziecie chcieli się zapisać, nie wiem, na jakiegoś tenisa albo coś jakiegoś bardziej ekstremalnego, to uważajcie, żebyście sobie krzywdy po prostu nie zrobili, tak? Ale sobie dołożę jedną kartę, bo jestem ciekawa, co tu jeszcze ewentualnie może wyjść. Piątka pentakli. No właśnie, kochani, uważajcie właśnie przede wszystkim na wiadomości, bo tak jak mówiłem, mogą być niekompletne i mogą Was ogołocić z pieniędzy, albo mogą właśnie przysporzyć Wam jakieś problemy. Przyjrzyjcie się temu, bo możecie później żałować, ale też, kochani, uważajcie na wszelkiego rodzaju takie nowe sporty, szczególnie ekstremalne, żebyście później nie wydawali na lekarzy, po prostu, bo może coś tutaj... przeforsujecie albo no, albo będzie, nie wiem, jakoś tak mam wrażenie, że możecie po prostu sobie zrobić krzywdę, więc bądźcie ostrożni, nie szarżujcie tam, wiecie, na spokojnie. Eksperymentujcie z nowymi rzeczami, ale wiecie, wszystko z głową. Okej, co w miłości? Ach, i tu mamy siłę. Kochani, siła też była u strzelców chyba przed chwilą, z tego co kojarzę. Także możecie mieć strzelca w swoim horoskopie urodzeniowym, być możecie mieć do czynienia ze strzelcem. Strzelec. Siła jest kartą właśnie tej siły wewnętrznej, wrażliwości, opiekuńczości w stosunku do innych, pokonania swoich słabości, tak? Bardzo, bardzo mocna karta. Jest to karta lwa, więc możecie mieć z jakimś lwem też do czynienia. Zobaczmy tą kartę siły. Ósemka kielichów. Księżyc. Dziesiątka buław. Król mieczy, dziesiątka mieczy, dziewiątka miecza. Kochani, mam wrażenie, że dla części z Was, i tu chyba będzie przekaz tylko dla moich związków, część z Was będzie się tutaj żegnać z partnerem. Mam wrażenie, że w tym tygodniu albo jakaś tajemnica wyjdzie na jaw, albo macie dosyć jakichś tajemnic bądź ukrywania czegoś, albo jakichś iluzji. Część z Was, mam wrażenie, że przejrzy na oczy i uświadomi sobie jakąś prawdę, że czas wyjść być może z jakiejś strefy komfortu i pójść właśnie w swoją stronę. Ósemka kielichów mówi o odejściu od tego, co nie służy. Mam wrażenie, że część z Was uważa, że właśnie ta sytuacja zdecydowanie już Wam nie służy, że się nie rozwija, wręcz jest bardzo przytłaczająca. Mamy dziesiątkę buław, jesteście zmęczeni tą sytuacją z partnerem. I w tym tygodniu stwierdzicie, że koniec iluzji, czas podjąć jakąś ważną decyzję i czas ruszyć do przodu. Czas odciąć się od jakiegoś trudu, zmagań, stresów i w końcu odzyskać swoje słońce, odzyskać swoje szczęście. Także część z Was naprawdę będzie tutaj uwalniać się z jakiegoś takiego, mam wrażenie, no niekorzystnego związku właśnie dla Was. I to będzie wymagać od Was siły, wiary w siebie, ale kochani, warto, bo zdecydowanie właśnie macie tu szansę na sukces, na olśnienie, na jakieś sprawy ruszają do przodu i na spełnienie marzeń. Mam wrażenie, że dla tych, którzy naprawdę tkwią w niezdrowym związku, i marzą o miłości, ta miłość jest tuż za rogiem i tylko czeka, aż po prostu pożegnacie jedną osobę, aż zamkniecie za sobą jakieś stare drzwi, by te nowe mogły się otworzyć. Dla moich singli już mówiłam tutaj i zdecydowanie popieram ten dalej, że tak powiem, to co wspominałam. Tak jest. Tak jest. Część z Was, moje drogie single, żegna się z jakimiś iluzjami odnośnie powrotu jakiegoś eksa ewentualnie, tak? I w końcu zakończacie też jakiś właśnie trudny okres, dzięki czemu jesteście w stanie wejść w nowe i ruszyć właśnie w kierunku właśnie być może jakiejś nowej znajomości, nowej miłości. Okej, praca i nie praca i finanse. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. A tu mamy gwiazdę. Przepięknie, kochani. Gwiazda mówi o spełnionych marzeniach, ale mówi też o uleczeniu, mówi o naprawie. Jeżeli ktoś ostatnio w rodzinie chorował, miał jakieś ciężkie przeprawy zdrowotne, zdecydowanie, kochani, jest tutaj uleczenie. Jeżeli jakaś relacja się popsuła, poprztykaliście się z kimś, coś było nie tak, zdecydowanie będzie tutaj naprawa tej relacji. Ale tak jak wspomniałam, może to być czyjeś spełnione marzenie. Wasze, waszego dziecka, waszych bliskich. Także zobaczmy, o co chodzi z tą gwiazdą. Rycerz kielichów. Śmierć. Król buław. Kochani, mam wrażenie... A, diabeł. Oj, cesarz. Dziewiątka buław.
A, dobra. Wiecie co, zanim odsłoniłam to, to pomyślałam, że być może właśnie wasze jakieś dziecko, młodsze rodzeństwo bądź wy ukończy jakieś studium, jakiś kurs, coś, co było dla niego bardzo ważne, dzięki czemu rozpocznie się jakieś spełnienie marzeń, że tak powiem, dla tej osoby. Ale teraz właśnie widzę, że jeszcze ten diabeł, tutaj jest cesarz i tak dalej, i dziewiątka buław. Powiem Wam tak i powiem Wam to szczerze. Jeżeli tkwicie w toksycznym związku i niezdrowym związku i macie dzieci, to Wasze dzieci bardzo ucieszą się z tego rozstania. To będzie ich spełnienie marzeń. Ja wiem, że to może przykro brzmi, ale dzieciaki też widzą, co się dzieje i czują Waszą emocję. Jeżeli Wy tkwicie w jakimś związku ze względu na dzieci, dla dzieci, dajecie się bić, dajecie się wykorzystywać, jesteście nieszczęśliwi, nieszczęśliwe, są jakieś braki finansowe, jest ktoś z uzależnieniami czy czymkolwiek innym, bo ten diabeł naprawdę może wiele rzeczy oznaczać, są jakieś zdrady, są kłamstwa, są oszustwa, są manipulacje, no to oszukujecie sami siebie, że to jest dobre dla waszych dzieci i czas sobie to uświadomić. I mam wrażenie, że dla tych, którzy faktycznie będą się żegnać w tym tygodniu z partnerem swoim, to będzie spełnienie marzeń dla waszych pociech, dla waszych dzieci, dla waszego otoczenia, bo to wszystko też się odbija na nich. I pamiętajcie o tym, kochani, tak? Mhm. Dla części z Was, kochani, mam wrażenie, że jeżeli tutaj nie ma jakichś rozwodów i tak dalej, możecie mieć do czynienia z jakimś apodyktycznym członkiem rodziny, który lubi, jak coś jest zrobione po jego albo po jej, tak? I w tym tygodniu będziecie się buntować. Macie jakieś swoje marzenie, do którego bardzo, bardzo chcecie dążyć. Wasze serce mocniej do tego bije. Ale wiecie, że na przykład tutaj zgody nie otrzymacie ze strony tej osoby. Bo ta osoba ma swoje jakieś mniemanie, jakieś swoje widzimisię i nie jest i nie będzie zadowolona z Waszej decyzji. I tu może pojawić się właśnie jakaś kłótnia, jakieś napięcie. Mam wrażenie, kochani, że Wy po prostu się od tego odetniecie. Pójdziecie za głosem swojego serca i przejmiecie kontrolę nad swoim życiem i ruszycie do przodu w kierunku właśnie jakiegoś bardzo, bardzo ważnego marzenia, kochani. Bardzo ważnego marzenia. I to jest ważne, żebyście uwolnili się z tej strefy komfortu i w końcu, że tak powiem, zrobili coś, na co Wy macie ochotę. Bo to jest ważne dla Was, moje drogie koziorożce. Okej, okay, praca i finanse, co tutaj? A tu mamy asa kielichów, czyli faktycznie jakaś nowa inspiracja, nowy pomysł, coś takiego, no fajnego bym powiedziała, coś, jakieś nowe drzwi się dla Was otwierają. To może być jakieś wyjście z jakiejś sytuacji, to może być właśnie jakiś nowy kreatywny projekt, bądź praca, która spełni Wasze takie emocjonalne potrzeby. Zobaczmy asa kielichów. No, dziesiątka kielichów, no elegancko. Szóstka pentakli wyleciała odwrócona. Mhm. I królowa mieczy. I już wiem, o co chodzi. Kochani, dla części z Was mam wrażenie, że jest to kwestia, że ktoś Wam coś zaproponuje. Ktoś Wam coś zaproponuje. Ktoś może z przeszłości, jakiś przyjaciel, ale ktoś bliski, tak? Zaproponuje Wam jakąś propozycję współpracy. Współpracy. Może ta propozycja już kiedyś była u Was, tak? Ale wcześniej ją odrzuciliście i teraz ponownie, że tak powiem, ta propozycja wkroczy, przepraszam, Wasze życie. Ale Wy ponownie ją odrzucicie. Ponownie ją odrzucicie, nie przyjmiecie tej propozycji. Ewidentnie mam tutaj królową mieczy, czyli odcięcie i mówię, szóstka pentakli odwrócona, ponieważ Wy czujecie, że to nie jest to, co da Wam szczęście. Mam wrażenie, że dla części z Was może to być właśnie propozycja od kogoś z rodziny, kogoś z przyjaciół, kto chce Was wziąć do jakiejś spółki, do jakiegoś rodzinnego biznesu, albo chce, żebyście przejęli jakiś biznes po nim, coś w tym stylu, tak? Jakieś takie... No co już jest w Waszej rodzinie, w Waszej okolicy, że tak powiem. Ale Wy tego nie chcecie. To nie jest coś, co da Wam spełnienie. To nie jest coś, co da Wam równowagę. To nie jest coś, co da Wam przyjemność. Mam wrażenie, że w Was jest coś więcej, coś innego, coś, co daje Wam szczęście. I pozwolicie temu w końcu zakiełkować. Pójdziecie w tym kierunku, w kierunku spełnienia jakiegoś swojego marzenia i swojego kreatywnego pomysłu. Tak, idziecie swoją własną ścieżką. Dokładnie. Część z Was może założyć własną działalność, własny biznes, bądź pracować właśnie w jakiejś jednej firmy i dodatkowo wykonywać coś, co kochacie, co daje Wam radość, co daje Wam szczęście i spełnienie. Więc kochani, tutaj ewidentnie podążacie za głosem swojego serca i mimo, że ta oferta z zewnątrz, która tu idzie, nie jest zła, ona jest bardzo fajna i może przynieść Wam wiele korzyści, to jednak czujecie, że to nie jest to i pójdziecie tutaj za tym głosem serca i wybierzecie jednak swój pomysł, swoją ideę, swoje jakieś tam rozwiązanie, tak? Mhm.
No i to przyniesie Wam to szczęście, tak? Bo dziesiątka kielichów mówi o spełnieniu, tak? O tym, i żyli długo i szczęśliwie, tak? O spełnieniu emocjonalnym. Dobra, rada. Piątka kielichów. Przestań płakać nad rozlanym mlekiem. Zakończ to, co się zakończyło w swojej głowie, w swoim sercu. Jeśli coś z przeszłości nie daje Ci spokoju, nie wiem, pójdź, poproś kogoś o pomoc, pójdź na jakąś terapię, na nie wiem, na jakąś hipnozę regresyjną, czy cokolwiek, poradź sobie z tym problemem, kochanie, ale nie ciągnij tego w przyszłość, bo przyszłość wygląda naprawdę bardzo fajnie, tak? Tutaj otwierają się jakieś nowe możliwości, tu też idziesz w kierunku gwiazdy, spełnienia, tak? No, osoby w toksycznych związkach w końcu uwalniacie się z czegoś, tak? Tu dla singli pojawia się ktoś nowy, więc ta przyszłość wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tylko jest coś z przeszłości, albo może nawet nie tyle z przeszłości, może być to jakiś sposób takiego negatywnego myślenia, że obawiacie się na przykład tego ruchu do przodu, bo boicie się, że coś nie wyjdzie. No właśnie, kochani, tutaj więcej optymizmu by się przydało, więcej optymizmu i takiej radości z nadchodzącej podróży, z nadchodzących właśnie nowych inspiracji. Dobra, zobaczmy zwierzaczka dla Was. Za szybko, Joanna. Dwóch nie bierzemy, weźmiemy tylko jedno. No i mamy łanie, love, miłość, przepięknie, idealnie w punkt bym powiedziała z tą łanią tutaj. Bądź łagodny wobec siebie, leczysz z siłą miłości, tak? Czyli miłość jest tą leczniczą siłą dla Ciebie i dla innych. Dostrzegaj światło we wszystkim dookoła, uświadom sobie swoją wartość i grację. Dokładnie. Dobra, koziorożce, to co? Pytanie i odpowiedzi jeszcze. Jeśli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3. No i to będą Wasze odpowiedzi. Odpowiedź numer 1, 2 i 3. Mamy wszystkie. I odsłaniamy. Jedyneczka to przebaczenie. Odpowiedź numer 2. Bądź asertywny. Odpowiedź numer 3. Wybierz nowy kierunek. Tak jest. Dobra, kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę powodzenia, wszystkiego dobrego, udanego tygodnia. No i widzimy się oczywiście za niedługo. Buziaki. Pa, pa.